Wiele z nas zdaje sobie sprawę z istnienia różnego rodzaju artefaktów, głównie ze starożytności lub nawet starszych, które kompletnie nie pasują do oficjalnie przyjętego opisu dziejów, tego co ci ludzie rzekomo wiedzieli, robili i jak żyli. Jednak tego typu znaleziska nie ograniczają się tylko do tak odległych czasów. W 1961 roku w rumuńskim archiwum państwowym znajdującym się w mieście Sibidu natknięto się na niesamowicie interesujący rękopis nazwany Varia 2374. Dokument składa się z 392 stron ze szkicami i szczegółowym opisem rakiet i różnego rodzaju paliw. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wszystko to zostało naszkicowane i opisane w XV i XVI wieku. A to znaczy, że coś tu nie gra. Tak od razu na samym początku powiem dla ewentualnych niedowiarków, w opisie znajduje się link do Biblioteki Kongresu, gdzie możecie sami sprawdzić, czy taki dokument naprawdę istnieje, a nawet zażądać jego obejrzenia. A teraz do rzeczy. Rękopis powstawał poprzez XV i XVI wiek, został napisany przez trzech różnych bawarskich autorów. Pierwsza część została napisana przez niejakiego Hansa Hassenweina w wieku XV. Środkowa część pod koniec wieku XV, niestety autor zostaje nieznany. Natomiast trzecia część przez Konrada Hassa w wieku XVI. W pierwszej części rękopisu szeroko omawia się saletrę i sposób posługiwania się nią przy wyrobie prochu armatniego. Druga część rękopisu poświęcona jest poszczególnym rodzajom broni artyleryjskiej ówczesnej epoki. Ostatnia, najciekawsza część rękopisu autorstwa Hassa opisuje zagadnienia z zakresu zaawansowanej inżynierii i jest przepełniona wieloma rysunkami i szczegółami technicznymi. Dane te opisują zasady działania i budowy wielostopniowych rakiet i opisy paliw używanych do ich napędu. Znajdują się tam także opisy małych domków napędzanych takimi rakietami, coś na kształt współczesnych rakiet posiadających kabinę dla astronautów. Nie posiadamy jawnych dowodów na zastosowanie tych technologii w praktyce, ale niby czemu nie? Powszechnie za twórcę rakiet i pioniera podboju kosmosu uznaje się Wernera Magnusa Maximiliana Freihera von Brauna, urodzonego w 1912 roku niemieckiego naukowca, członka partii nazistowskiej i oficera SS, który po wojnie w ramach operacji Paperclip został jedną z głównych postaci programu kosmicznego Stanów Zjednoczonych. Większość skojarzy go z pociskiem balistycznym V2. I jak zapewne wiecie, albo zaraz się dowiecie, Trzecia Rzesza słynęła z licznych mniej lub bardziej tajnych stowarzyszeń, takich jak Annonerbe, Thule czy Vril, poszukujących średniowiecznych, starożytnych, a nawet prehistorycznych artefaktów i tekstów, studiujących starożytne mity, legendy, religie i okultyzm. Pytanie, po co? Może po prostu zdawali oni sobie doskonale sprawę z dawno zapomnianych czy zatajonych zaawansowanych technologii. I odnalezienie choćby ich opisów i poważne, w przeciwieństwie do współczesnego, podejście do nich przyczyniło się do niesamowitego rozwoju nauki i techniki w tym okresie. Przyjmując podobną postawę wobec starożytnych tekstów i legend, nie sposób nie odnieść wrażenia, że tak właśnie mogło być. Niewykluczone, że technologia rakietowa opisana w XVI wieku w manuskrypcie Varia wzorowana była na znacznie starszych jej opisach i eksperymentach. Od jakiegoś czasu coraz częściej do ogólnodostępnego wglądu trafiają różnego rodzaju stare manuskrypty czy artefakty podważające nieomylność współczesnej nauki, zwłaszcza w dziedzinach takich jak historia, archeologia czy geologia. Ta jednak, a zwłaszcza jej fanatyczni wyznawcy, pozostają nieugięci w swoich przekonaniach. Miejmy nadzieję, że tego typu znaleziska trafiać się będą coraz częściej i będą coraz szerzej znane. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, lajki i udostępnienia i do usłyszenia w następnym odcinku. Coś tu nie gra.